przyszedł komendant obozu, stanął na beczce i miał do nas piękne przemówienie. Tutaj jest obóz koncentracyjny Auschwitz. To nie jest sanatorium. Tutaj dłużej się nie żyje jak 3 tygodnie. Wszystko będzie karane, jeżeli się nie wykona rozkazu. Tragiczne warunki egzystencji w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku, szczególnie praca ponad siłę, głodowe racje żywnościowe, ciągłe bicie, ciągłe zagrożenie selekcjami, śmiercią, powodowały, że niektórzy więźniowie łapali się nadziei opuszczenia obozu poprzez ucieczkę. Każdy więzień na Majdanku wiedział, że jest to krok niezwykle ryzykowny, ponieważ nieudana ucieczka groziła karą śmierci, groziła również surowymi, śmiertelnymi konsekwencjami dla kolegów uciekiniera. Mimo to tragizm życia na Majdanku wielu popchnął do tej decyzji, do próby opuszczenia niemieckiego obozu właśnie poprzez ucieczkę. W początkowym okresie obozu samo przygotowanie się do ucieczki groziło karą śmierci. I takie kary wykonywano. Czasami to się wiązało także z biciem. Były takie sytuacje, że łapano kogoś, czy Niemca, czy Polaka, czy Francuza na próbie ucieczki, stawiano go na stójce między drutami, tam stał kilka godzin, czasami 2 dni, po czym go zwalniano. Jesienią 1941 roku stan obozu był niemal zerowy. To znaczy wszystko musiało zostać zbudowane, drogi, zabudowania. W związku z tym również ci, którzy trafiali tutaj w 1942 roku, trafiali do obozu zbudowanego w sposób jeszcze prowizoryczny, prymitywny. Baraki były tak zwane końskie baraki, bez okien, bez instalacji, ani sanitarnych, ani światła, tylko jedna lampka się paliła. Jeden pokład ogólny i tam garstka słomy było rzucone tak pojedynczo. Po kilku dniach pozwolili nam wyjść pod strażą tych władz obozowych i zaczęło się życie na trzecim polu. To nie tylko Polacy uciekali. Uciekali i Francuzi, uciekali Żydzi. Jedną z pierwszych ucieczek z Majdanka, to jeszcze w czerwcu 1942 roku, była ucieczka Leonarda Dionysa, który opisuje swoją drogę na Słowację. Wraz z innymi Żydami zapisywany do najtrudniejszych prac, najbardziej wycieńczających. Nieustannie bity, z dnia na dzień tracił siłę. Dionys Leonard nieprawdopodobnie cenił sobie wolność. Pisał, że dla niego nawet śmierć podczas ucieczki jest czymś o wiele lepszym niż egzystencja w tym narzuconym przez Niemców niewolnictwie. Dzień przed planowaną ucieczką w materiałach budowlanych ukrył przygotowane ubranie cywilne. Następnego dnia podczas przerwy ukrył się wśród tych materiałów i korzystając z nieuwagi kontrolujących Niemców pozostał tam po wyjściu jego grupy roboczej. Kiedy nastał zmrok, Dionys Leonard zaczął czołgać się w kierunku zachodnim. Barierą, którą musiał pokonać, byli funkcjonariusze niemieccy stojący co kilkadziesiąt metrów. Na szczęście, czołgając się w trawie, udało mu się przejść między nimi w sposób niepostrzeżony. Następnie
piechotą ruszył w kierunku Słowacji. Wszedł wzdłuż torów kolejowych w kierunku Tarnowa, Starego Sącza i ostatecznie opuścił teren Generalnego Gubernatorstwa w rejonie Piwnicznej Zdroju. Były ucieczki Rosjan, niektóre wręcz szarżujące, kiedy setka Rosjan rzuciła się na druty z głośnym ura i po kocach, deskach przedostali się na drugą stronę, zaskakując zupełnie ochronę niemiecką i poszli w stronę Lasu Krępieckiego i praktycznie rzecz biorąc tylko dwóch było postrzelonych. Tam było 38 jeńców sowieckich, którzy nie podjęli decyzji o tym, żeby uciekać razem z nimi. Niemcy byli tak zaskoczeni sukcesem tej ucieczki, żeby pokazać, że to nie było tak, że nic nie zrobili, zastrzelili tych 38 i rozłożyli w różnych miejscach pola, żeby pokazać, że jednak obrona działała i że oni uciekali. Dziewięciu polskich więźniów opuściło teren obozu rurami kanalizacyjnymi z tak zwanych ogródków działkowych w zachodniej części obozu. Przedostali się aż do wsi Dziesiąta, czyli około 1200 metrów, brnąc kanałami, aż do wylotu kanałów w stronę rzeki Czerniejówki. Pewnego razu SS-man wziął sobie dwóch żołnierzy sowieckich z kilkoma wiadrami węgla i kazał im ten węgiel nieść. Nie wiedział, że jeden z nich jest sowieckim kapitanem, oficerem, tylko w mundurze szeregowca. Ci żołnierze obezwładnili SS-mana, związali go, zabrali mu broń, przebrali się, jeden z nich przebrał się w ciuchy i prowadząc tego drugiego więźnia, swojego kolegę, na muszce Mausera, wyprowadził go z terenu obozu razem z tym węglem i obydwaj uciekli. Taka piękna, spontaniczna ucieczka. 15 maja 1944 roku uciekło trzech więźniów. Kolas Tebliński, Jan Poniatowski i Michał Nadziejko. W godzinach przedpołudniowych do komanda Fahrbahrenscheid, czyli do komanda mechaników samochodowych, zgłosił się kierowca komendanta obozu z Simką, Fiatem 1100 Simka 8. Zażądał przeglądu tego samochodu. Kierowca komendanta zamknął walizkę w szafce i wyszedł. Kola podrabionym kluczem dostał się do tej szafki. Otworzył walizkę, wyciągnął mundur, w środku był także pistolet, schował to wszystko pod siedzeniem i wyjechał na trzecie pole. Kola, jadąc po drodze obozowej, zauważył swoich dwóch kolegów, Jana Poniatowskiego i Michała Nadziejko. Zabrał ich do samochodu, kazał się położyć za tylną kanapą, wjechał między baraki, założył na siebie mundur i czapkę, a potem bocznymi drogami wyjechał do jednej z pierwszych dróg od strony Lublina i pojechali. Dołączyli do jednego z oddziałów partyzanckich. Ciężka wiąże się z ostatnim transportem ewakuacyjnym. Przyszykowano kolumnę samochodową oraz więźniów i koło godziny 18 zarządzono wymarsz. Więźniowie wyszli z obozu i maszerowali na piechotę przez Kreżnicę, Jarą, Kraśnik, Annopol, Ćmielów, aż do Skarżyska Kamienny. Ale po drodze przez cały czas miały miejsce ucieczki. Zaczęło się od Zębożyc, tutaj uciekł Antoni Burcan. Potem na postoju w Krężnicy Jarej uciekł Jan Miechczułowicz z Wolski, a najwięcej ucieczek miało miejsce w Kraśniku. Ludność z Kraśnika zaczęła przykupywać SS-manów alkoholem. Przyjechało zaraz kilka wozów wyładowanych ubraniami, żywnością. Zaczęła się taka ogólna fraternizacja, SS-mani byli rozróżnieni. I w tej sytuacji kobietom udało się trochę tych ubrań przemyconych na teren cegielni wymienić z więźniami, rozdać im je i oni udawali tych, którzy wnoszą paczki z żywnością i wychodzili razem z kobietami, udając tych, którzy dopiero co weszli. Do mnie podeszła taka młoda dziewczyna i mi myśl taka wskoczyła, to wszystko dzięki wyszkoleniu. Pytam się, możesz przyjść jeszcze raz?
No spróbuję. A dlaczego się pytasz? Bo chciałem, żebyś mi dźwignię ubrania przyniosł. No spróbuję. Ale w razie czego, to ty jesteś moją kuzynką. Jak masz na imię? Hanka. A ja jestem Bogusław. I kolegom powiedziałem, słuchajcie, próbuję ucieczki. I jak? Ubranie. No to już spróbuj pierwszy. No się przebrałem i wychodziłem. Przechodziłem jeden kordon, przechodziłem drugi, ja wziąłem koszulę od niej, ale coraz bledsza się robi. No młoda dziewczyna. No i wychodzi komendant transportu, ale pijany już. W tym momencie jej ze strachu torebka wyleciała i wszystko się wysypało. I on mówi, tak się patrzy z daleka, no jakieś 20 metrów, mówi, a wszystkie kobiety na świecie są jednak, czego one nie mają w tych torebkach? Myśmy tylko wyszli za to bramy, ona mówi, ja z tobą dalej nie mogę iść. Nic nie wiem, nic się nie pyta, idź w lewo, ja idę w prawo. Masz tu hasło, odzew i tam na rogu będzie stał taki chłopak młody. On się zapytał o hasło, albo ty się zapytasz i odzew. Idź, co cię każe i nie oglądaj się. I w ten sposób około 26 osób z Cygielni w Kraśniku dzięki pomocy kraśniczan udało się z tego transportu uciec. Następnego dnia, kiedy ruszyli w drogę, w Kowalini do ucieczki rzucił właśnie 4 więźniów. Kulesza, Otto Het, dr Gabriel i Niemiec kapo z obozu Dawu Lipowa Enders. Kuleszy i Endersowi to ucieczka się udała. Otto Het i dr Gabriel niestety zginęli, rozstrzelani przez Niemców. Na górze Olbięcińskiej znowu uciekł Jan Noack. A ostatnia ucieczka z tego transportu miała miejsce już w Skarżysku Kamiennej, tam uciekł Pietroniec. Łącznie z tego całego transportu uciekło w czasie tej drogi około 60 więźniów, więc to naprawdę było dużo. 28 załadowano ich na wagony kolejowe i dowieziono do Auschwitz. Wpisano w ewidencję obozu Auschwitz. We wrześniu brakowało Wiejewskiego i myśmy przez to 48 godzin stali na apelu. Bez możliwości ruszania się, bez możliwości pójścia z moczą nawet. A żeby nie było nam nudno, to mieliśmy rozkaz podnoszenia rąk do góry, w przysiadzie siedzieć. Ludzie mdleli. To było dzień i noc. Kapowie się niemieccy zmieniali, SS-bani się zmieniali, a myśmy stali. W końcu dopiero na drugi dzień przyszło piękne słońce, zaczęło prażyć i zaczęli ludzie mdleć. Wtedy odwołano nas na bloki. Oto tylko dzięki jednemu lekarzowi, Popiesz się nazywał, SS, oficer SS, który mówił, że jak bo Fritz zapowiedział stójkę trzydniową, a on wytłumaczył, że 3 dni nie da rady, bo wtedy nie będzie pracowników do rozbudowy tego obozu, a założeniem jest, żeby pierwsi więźniowie ten obóz rozbudowywali. Jeżeli chodzi o Majdanek i ucieczki z jego terenu w porównaniu do innych obozów koncentracyjnych, to mamy sytuację wyjątkową, ponieważ byliśmy na terenie etnicznie polskim. Z Majdanka uciekło łącznie około 512 osób, tak mamy taką podaną liczebność. To dość dużo, tym bardziej, że znakomita większość tych ucieczek skończyła się powodzeniem, a to dzięki głównie ludności. Dzięki temu, że można było szybko zmienić ubranie, pozbyć się pasiaków, włożyć cywilne ubranie i zaraz się dotrze do swoich stron rodzinnych. Spośród około 130 tysięcy osób, które przeszły przez niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku, około 500 odzyskało wolność poprzez ucieczkę. Zważywszy na ogromne ryzyko, jakie wiązało się z ucieczką z Majdanka, ta liczba jest całkiem wysoka. To była taka fabryka precyzyjnie sterowana, że ten, kto przekroczył tą bramę Arbeit macht frei, ten systematycznie, powoli
jak taśmociąg posuwał się do krematorium. Bywały apele karne, mroźne, że i ładnych paręset ludzi do 1000 czasami padało. Zamarzniętych było chyba zawsze te 500-600 na śmierć. W dwudziestoleciu międzywojennym wpajana miłość do ojczyzny zaowocowała nie tylko we włączeniu się w ruch oporu, ale również we wzmocnieniu chęci przetrwania. Więźniowie obozu Auschwitz mieli nadzieję, że jeśli oni przetrwają obóz, jeśli wojna się skończy, to wrócą do wolnej ojczyzny. To motywowało ich do działania. To dawało im motywację do przeżycia kolejnego dnia, bo oczywiście nikt nie wiedział, czy przeżyje cały obóz. Bez tej wiary, bez nadziei i bez tej miłości do ojczyzny nie byłoby możliwe przetrwanie obozu. Patriotyzm to bardzo ważne słowo, nie tylko w czasie okupacji, ale wśród więźniów. Wszyscy Polacy mieszkający mniej więcej na 3 kilometry dookoła zostali wysiedleni. To był ogromny teren, prawie 40 kilometrów kwadratowych. I teren ten nazywał się strefą ochronną SS. I tam więźniowie często pracowali na roli. Tam, gdzie jeszcze wieczorem pracowali, rano znajdowali małe jakieś karteczki, baczuszki z takim chlebem, ze smalcem. I wiedzieli, że Polacy mieszkający poza tą strefą obserwują tych więźniów i chcą im w jakiś sposób pomóc. Dlatego powstała taka idea, wówczas w obozie istniały początki obozowego ruchu oporu. Uważano, że można to przekazywać jakieś informacje poza teren, co się w obozie w ogóle dzieje. Organizacje zbrojne, Związek Organizacji Wojskowej, Związek Walki Zbrojnej, miały na celu przesłać do dowództwa AK plany i to, co się dzieje w obozie. Więc bardzo często za pomocą więźniów funkcyjnych udawało się wymienić imienne listy osób, które poszły do celi śmierci, listy osób z kostnicy, które umarły. Czy udało się wysłać do Czerwonego Krzyża imiennie 2,5 tysiąca nazwisk więźniów, dla których przyszły paczki? Kolega, który pracował w Politische Abteilung, w oddziale politycznym, powiedział, że z naszego transportu udało mu się zlikwidować część kartek, które było Rückkehrdienst, powrót niepożądany. I tam była moja kartka. Paul Roman, numer 1000, z Tarnowskich Gór. Jak mówię, to mnie płacz zalewa, dlatego, że to było poświęcenie człowieka dla innych. On wiedział, że ja mu się niczym nie mogę zrewanżować, a ten człowiek uratował moje życie. Każde zachowanie, które sprzeciwiało się Niemcom, było wyrazem wielkiego bohaterstwa w codziennym dniu. Jednym z przejawów ruchu oporu, patriotyzmu, można nazwać koleżeństwo. W
Należałem do tych, który miał nadmiar jedzenia i miałem miejsce, gdzie sobie chleb staplowałem. I od czasu do czasu zabierałem i też kolegom rozdzielałem. To było takie życie w zupełnie innych warunkach. Ci, którzy mieli dostęp do tych środków żywnościowych, to ci pomagali tym. Jeżeli miał znajomego, to przed apelem porcję dodatkową dostał na blok. Ja na przykład, jak miałem mój dostęp, to przyszedłem na sztubę, oddawałem tą miskę, bo to każdy był głodny. Wziąłem co 30 i oddałem. Zorganizowano się, aby słabszym dostarczyć tą jedną kromkę chleba więcej, albo żeby chorych ukryć w szpitalu, aby minęła ich selekcja. Kiedy obóz istniał już kilka lat, zaczęto organizować samopomoc więźniarską, zaczęto organizować leki. Według wspomnień i szacunków mówi się, że około 70% leków, którymi byli leczeni więźniowie, pochodziło z samopomocy więźniarskiej. W szpitalu pracowali lekarze, którzy na własną rękę starali się doprowadzić do wyzdrowienia, mimo że groziła za to śmierć. Oprócz skoordynowanych działań prowadzonych przez więźniarski ruch oporu, znamy przypadki ruchu oporu niesformalizowanego, czyli podejmowanego przez indywidualnych więźniów. A przykładem takiego może być wspominana w wielu relacjach próba zamachu na komendanta obozu Rudolfa Hessa. Hess był wielkim wielbicielem zwierząt, a szczególną estymą darzył swoją ukochaną klacz, Fulwię, która była dosyć narowistą klaczą. Pomysł był taki, że należy niedokładnie lążować, a wtedy, kiedy po powrocie Rudolf Hess dosiądzie swoją klacz, klacz się znarowi. Żeby zwiększyć efekt tego znarowienia klaczy, podłożono między skórę a derkę guzik esesmański. I rzeczywiście, kiedy Rudolf Hess wrócił z jednej z delegacji, pracujący w stajniach więźniarskich pan Rządkowski, więzień numer 558, razem z panem Tadeuszem Pietrzykowskim, więźniem numer 77, podjęli próbę dokonania tego zamachu i rzeczywiście Fulwia się znarowiła, popędziła przez obóz i po kilku chwilach więźniowie razem z obserwującymi tą sytuację esesmanami zobaczyli konia bez jeźdźca. Okazało się, że złamał nogę. W związku z tym zamach się nie udał, ale Rudolf Hess na dosyć długi czas został wysłany do szpitala. Byłem dosyć młodym człowiekiem. Jeszcze u nas w Izbie Pisarskiej pracowali Polacy, ale pracowali również Ukraińcy, dwóch Ukraińców, był Rosjanin i również pracowali Holendrzy u nas. Także przyjaźń i koleżeństwo trwało bardzo głębokie w obozie tutaj. Często spotykano sobie nawet znajomych czy krewnych tych kolegów, których tutaj się w obozie poznał. Ta więź obozowa między ludźmi była bardzo wielka. Jak chodzi o pomoc, to nie istniała narodowość. Byli tam przecież z 40 państw. Wystarczyło, że komuś trzeba było pomóc. To się pomagało. Ja jeżeli miałem maść na świeżba i dawałem, to ja się nie pytałem, kto to jest. Beczka 50-kilowa, jak postawiłem ją przed blokiem 28, to ona wylizana była za 2 godziny. Wszyscy dostawali, bo to się roznosiło przez spanie w ciasnocie, przez bieliznę, przez koce. Opór jest to przeciwstawienie się ogólnym zakazom, ponieważ w obozach wszystko było zakazane, albo przynajmniej duża część rzeczy, które możemy robić na wolności, to każda pomoc drugiemu więźniowi może być poczytana jako ruch oporu. Nie mogę zapomnieć tego,
jak przynoszą z kuchni dwa kotły repety na placu i dwóch SS-manów stoi z takimi drągami, otwierają i to wszystko się rzuca i ten nalewa, a ci leją kijami na boku stanął starszy pan, stanął i patrzył się i głową kiwał. Też był głodny jak każdy inny. Już nie było rodzina, nie był ojciec, tylko to był ten mocniejszy, ten silniejszy, ten zwyciężał. Bił się, walił o tą kawałek repety, także ojciec został odtrącony, a ten syn mocny był jeszcze, miał tyle siły, że mu po tą repetę się dostał. A ojciec stał i głową on kiwał. I to było takie smutne. Tutaj jest walka, było o życie. We wspomnieniach z szacunkiem wypowiada się o osobach, które poszły na druty. Dany osobnik nie doszedł do ogrodzenia, bo zabił go wartownik zwierzyczki, ale było to wybranie sposobu, w jaki ktoś umrze. Myślenie o tym, że przeciwstawię się planowi, jaki mają na mnie Niemcy, że ja z tego obozu nie wyjdę, tylko będę się kurczowo trzymać życia, było ruchem oporu. Tato miał kontakt z ludźmi spoza obozu. Kiedy były przenoszone informacje, kiedy były dostarczane lekarstwa, on brał w tym udział i to był taki ruch oporu, gdzie taką rolę spełniał. Pietrzykowski z tej pożogi wojennej przywiózł z Lubeki do Polski rękawice. Tato przywiązywał bardzo dużą wagę do pamiątek. W tej rękawicy walczył w Oświęcimiu, w tej rękawicy walczył w Neuengamme. W tej rękawicy przewoził z Auschwitz do Neuengamme w fiolkach wszyty fusowe, które były potem wyciągane i rzucane na Niemców, czyli przewoził w nich śmierć. To jest taka właśnie pamiątka bardzo znamienna, która z jednej strony dla mojego taty oznaczała życie, bo w tym walczył, ale dla innych też oznaczała śmierć. Mówiąc o obozie, każde zachowanie tam było przejawem wielkiej odwagi. Mamy wielkie sztandarowe nazwiska, ludzi, którzy przeszli przez obóz, którzy wydali wspomnienia, ale mamy też grono ludzi, którzy nigdy wspomnień nie opublikowali. Może nie mogli, bo zginęli w obozie, a może nie chcieli do tego wracać. Przeżyli, bo ktoś inny był odważny i im pomógł w pewnym momencie życia. Kiedy więźniowie byli wieszani, zeskakiwali ze stołków wcześniej, niż wykopano je spod nich i krzyczeli, niech żyje Polska. Jest to objaw wielkiego patriotyzmu i też odwaga zdecydować się na umieranie po swojemu. Warto przytoczyć słowa nadzorujących Niemców, którzy mówili, że tak jak umierają Polacy, nikt nie umiera. Że nawet wychudzone szkielety, już według Niemców, które szły na śmierć, miały hardość w oczach i taki bunt i wielką wściekłość na twarzy, ale nie prosili i nie skamlali o śmierć, mimo że założenie było doprowadzić do tego stanu.